Dziś poruszę temat, o którym wiele razy pisali Państwo w komentarzach, a mianowicie powiem kilka słów o zaparciach i przede wszystkim podam podstawowe sposoby, jak sobie z nimi radzić. Od razu dodam, że w tym materiale skupię się na naturalnych metodach radzenia sobie z zaparciami. Zapraszam do oglądania. Na początek garść informacji, czym są zaparcia i czym mogą być one spowodowane. To zagadnienie może wydawać się oczywiste, jednak myślę, że warto sobie uporządkować pewne kwestie. Otóż o zaparciach mówimy zwykle wtedy, gdy obserwujemy u siebie mniej niż 3 wypróżnienia w ciągu tygodnia. Dodatkowo o zaparciach mogą świadczyć pewne objawy, które występują podczas co najmniej jednego na 4 wypróżnienia. Mam tu na myśli przede wszystkim uczucie niepełnego wypróżnienia, duży wysiłek podczas parcia na stolec, uczucie blokady w obrębie odbytu, a także twarde stolce. Dodatkowym kryterium rozpoznania zaparcia jest również to, że luźne stolce występują bardzo rzadko, gdy nie są stosowane żadne środki przeczyszczające. Według danych w Polsce na przewlekłe zaparcia cierpi co ósma osoba. Trzeba podkreślić też, że częstotliwość zaparcia wzrasta wraz z wiekiem. Ponadto ta dolegliwość występuje około dwu, a nawet trzykrotnie częściej u kobiet. Ten fakt wynika m.in. z pewnych różnic anatomicznych, a także z powodu nieco odmiennej gospodarki hormonalnej. Teraz kilka słów o przyczynach zaparć, a mianowicie istnieje naprawdę wiele różnych czynników, które mogą je spowodować. Niestety, części z nich nie jesteśmy w stanie samodzielnie zaradzić. Wynika to z tego, że mogą być one spowodowane np. pewnymi nieprawidłowościami anatomicznymi, czyli zmianami w budowie jelit. Mam tu na myśli np. uchyłki odbytnicy, wypadanie odbytnicy czy też obniżenie dna miednicy. Nie będę zagłębiać się w medyczne zawiłości, ale to co chcę Państwu przekazać to to, że nie zawsze naturalne sposoby czy też inne techniki, po które niejednokrotnie sięgają osoby z zaparciami, będą skuteczne. Jest to ważna informacja, ponieważ wiele razy spotkałem się z poradami internautów, którzy pisali na przykład: Stosuj tak długo, aż nie zaobserwujesz poprawy. Otóż nie, jeśli w dość krótkim czasie nie zauważymy poprawy na skutek stosowania różnych metod. To znaczy, że prawdopodobnie samemu tego problemu nie rozwiążemy i konieczna będzie interwencja specjalisty. Tu, jako ciekawostkę, powiem też, że w niektórych przypadkach nadmierne stosowanie środków przeczyszczających może przynieść odwrotny efekt i spotęgować zaparcia, dlatego apeluję tutaj o zdrowy rozsądek. Poza wspomnianymi zaburzeniami anatomicznymi, zaparcia mogą być też spowodowane występowaniem różnych chorób. Mam tu na myśli m.in. niedoczynność tarczycy. Cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, choroby neurodegeneracyjne, w tym chorobę Parkinsona, a także raka jelita grubego czy też stwardnienie rozsiane. W takich przypadkach stosowanie naturalnych metod może okazać się pomocne, ale nie zawsze musi przynieść zadowalające efekty. Wówczas zwykle pomocne jest zapanowanie nad samą chorobą, której towarzyszą zaparcia. Dla przykładu, jeśli mamy niedoczynność tarczycy i w pewnym stopniu nie uregulujemy jej pracy wówczas sięganie po różnego rodzaju techniki może zakończyć się niepowodzeniem. Na względzie trzeba mieć też to, że przyczyną zaparć może być też stosowanie niektórych leków. Mowa tu m.in. o lekach przeciwnadciśnieniowych, trójcyklicznych lekach przeciwdepresyjnych, lekach przeciwdrgawkowych, lekach stosowanych w chorobie Parkinsona, opioidach, a także niesteroidowych lekach przeciwzapalnych. Dodatkowo zaparcia mogą być spowodowane przyjmowaniem preparatów żelaza i wapnia, oraz stosowaniem środków antykoncepcyjnych. Oczywiście, do zaparć może prowadzić o wiele więcej czynników. Wyróżnić możemy tu chociażby nieodpowiednią dietę, stres, życie w ciągłym pośpiechu, a także częste, celowe hamowanie odruchu defekacji. Tym wstępem chciałem pokazać Państwu, że zaparcia to powszechny problem, ale o bardzo zróżnicowanym podłożu. I jeszcze raz podkreślam istotną rzecz, a mianowicie, jeśli naturalne metody, o których m.in. powiem za chwilę nie pomogą państwu z zaparciami, to nie należy stosować ich na siłę przez bardzo długi czas. Warto zgłosić się wówczas do specjalisty, aby poszukać konkretnej przyczyny ich wystąpienia. Przejdźmy zatem do wymienienia najskuteczniejszych sposobów na zaparcia, które mamy na wyciągnięcie ręki. Pierwszym, dość oczywistym sposobem na walkę z zaparciami jest zwiększenie spożycia błonnika pokarmowego. Statystyki pokazują, że średnio spożywamy go stosunkowo mało na poziomie około kilkunastu do dwudziestu gramów dziennie, zaś optymalna ilość to mniej więcej 25 do 35 gramów. Błonnik to tak naprawdę grupa różnych związków, które są odporne na działanie ludzkich enzymów pokarmowych, czyli są to cząsteczki, które nie ulegają trawieniu. Tu jednak zaznaczę, że w grubym błonnik może ulegać fermentacji za sprawą bytujących w nim bakterii. Z kolei na skutek fermentacji powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym maślan, octan i propionian, które przyspieszają pasaż jelitowy. Dodatkowo wspomniany maślan odżywia błonę śluzową okrężnicy, co również skutkuje przyspieszoną motoryką jelit. Ponadto właściwości przeciwzaparciowe błonnika polegają też na tym, że zatrzymuje on wodę, zwiększając w ten sposób wilgotność stolca. Jego bardziej miękka konsystencja sprawia, że szybciej się on przemieszcza w jelitach, co ułatwia wypróżnianie. Dodatkowo błonnik może również podrażniać błony śluzową, co skutkuje wydzielaniem wody i śluzu, a to przyczynia się do szybszej pracy jelit. Oczywiście to, z jakim konkretnie działaniem będziemy mieli do czynienia, zależy od tego, jaki rodzaj błonnika spożyjemy. Nie chcę jednak wdawać się tu w większe szczegóły, ponieważ o błonniku nagram osobny odcinek. Na pewno dobrze jest częściej sięgać po świeże warzywa i owoce z wyraźną przewagą warzyw. Najlepiej byłoby spożywać je ze skórką po uprzednim, dokładnym umyciu, oczywiście jeśli jest ona jadalna. Dobrym źródłem błonnika są też na przykład mielone nasiona czyja. Przepis jest prosty: mielimy około dwie łyżeczki nasion czyja i dodajemy do małej ilości wody lub napoju migdałowego. Po około 5 minutach zjadamy. To działa, bo taki posiłek pobiera do jelit wodę, czyli działa jako środek, który wypełnia i zmiękcza masy kałowe. Efekt to pobudzenie perystaltyki i zainicjowanie uformowanych ruchów jelit. Do tego taki posiłek z nasion czyja zawiera cenne prebiotyki, czyli substraty, którymi odżywiają się zdrowe bakterie. Jest to lepsze rozwiązanie niż babka-płesznik, bo ona może być nieco bardziej agresywna dla jelit. Innym rozwiązaniem są mielone nasiona lnu. Świeżo zmielone nasiona lnu można dodawać do jogurtu, koktajlu bądź purée z owoców lub mieszać z wodą do wypicia. Mączka z nasion lnu ma właściwości śluzotwórcze i jest środkiem wypełniającym, dzięki czemu stolce są śliskie, miękkie i dobrze uformowane, a dodatkową zaletą jest to, że dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3. Przy okazji jedna ważna uwaga. Stosując produkty wysokobłonnikowe, należy pamiętać o tym, aby spożywać jednocześnie duże ilości płynów, głównie wody, w przeciwnym razie możemy jeszcze bardziej pogłębić zaparcia, a nawet doprowadzić do niebezpiecznej niedrożności jelit. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy nawodnieniu. Bez względu na to, czy spożywamy produkty bogate w błonnik, czy też nie, zadbanie o odpowiednią podaż płynów jest jedną ze strategii w łagodzeniu zaparć. Otóż jedną z przyczyn problemów z wypróżnianiem jest odwodnienie. Dotarłem do pracy naukowej, która pokazała, że dzieci, które wypijały 5 szklanek płynów dziennie, miały 14-krotnie mniejsze ryzyko zaparć w porównaniu do dzieci, które spożywały tylko dwie szklanki. Zgodnie z zaleceniami powinniśmy wypijać około 2,5 litra płynów dziennie i warto trzymać się tej ilości. Tu dodam ważną uwagę, mianowicie, że nie wystarczy pić wyłącznie wtedy, gdy poczujemy pragnienie. Uczucie pragnienia jest już pierwszą oznaką odwodnienia, a więc nie należy czekać, aż zachce się nam pić. Spośród dostępnych napojów warto, abyśmy jak najczęściej sięgali po wodę. Z praktyki wiem, że wielu osobom pomaga picie ciepłej wody z dodatkiem soku cytrynowego. Oczywiście nie oznacza to, że powinniśmy ograniczać się do samej wody. Z własnej praktyki wiem, że niektórym osobom pomaga też picie naparu z kopru włoskiego. Przejdźmy teraz krok dalej. Gdy wspominałem o błonniku, to mówiłem, że jego dobrym źródłem są m.in. świeże owoce i stąd warto po nie sięgać. Jednak w tej grupie produktów możemy wyróżnić owoce, które są szczególnie cenne. I przykładem owocu, który szczególnie może pomóc przy zaparciach, jest kiwi. W przeprowadzonych badaniach naukowcy zaobserwowali, że spożywanie dwóch kiwi dziennie przez osoby zmagające się z zespołem jelita drażliwego z postacią zaparciową spowodowało istotny wzrost częstotliwości defekacji i poprawę czynności jelit. Takie właściwości kiwi wynikają z dwóch mechanizmów działania. Po pierwsze, błonnik pokarmowy obecny w kiwi cechuje się wysoką zdolnością zatrzymywania wody, co poprawia konsystencję stolca. I po drugie, kiwi zawiera enzym o nazwie aktynidyna, który pobudza ściany jelit i w ten sposób zwiększa ich ruchliwość. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik dziennik. Pole na zapis znajduje się pod Zieloną Strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Jeśli jesteśmy przy temacie owoców, to trzeba też powiedzieć o suszonych śliwkach. Są one sprawdzoną, choć nie niezawodną metodą radzenia sobie z zaparciami. I co ciekawe, o skuteczności suszonych śliwek mówi nie tylko praktyka, ale również nauka. Badacze wykonali kilka doświadczeń, w których udowodnili, że spożywanie suszonych śliwek przyczyniło się do zwiększenia masy i częstotliwości oddawania stolca. Co więcej, w jednym z badań zaobserwowali oni, że suszone śliwki wykazywały większą skuteczność działania w omawianym zakresie niż babka płesznik. Dodam jeszcze, że korzystny efekt odnotowano, gdy suszone śliwki były stosowane w ilości od 50 do 80 g dziennie, czyli około 7 do 11 sztuk, choć myślę, że warto zacząć od mniejszej porcji i możemy spożywać zarówno surowe suszone śliwki, jak również możemy wypić sok na ich bazie po ich uprzednim namoczeniu. Na obecną chwilę nie ustalono, z czego dokładnie wynika efekt przeczyszczający śliwek, jednak prawdopodobnie takie działanie jest spowodowane połączeniem trzech składników występujących w tym produkcie, a mianowicie błonnika pokarmowego, polifenoli i sorbitolu. W walce z zaparciami pomocne są też fermentowane produkty mleczne. Mam tu na myśli przede wszystkim jogurt naturalny, kefir i maślankę. Produkty te poprawiają skład flory bakteryjnej naszych jelit. A to przekłada się na uregulowanie pracy przewodu pokarmowego. W wielu przeprowadzonych badaniach jednoznacznie udowodniono, że spożywanie fermentowanych produktów mlecznych wiąże się z większą częstotliwością wypróżnień, a także poprawą konsystencji stolca. Jeśli jesteśmy w temacie żywności fermentowanej, to nie sposób nie wspomnieć też o fermentowanych warzywach, czyli mówiąc inaczej o kiszonkach. Również i te produkty zawierają dobroczynne bakterie, które zasiedlają nasze jelita i wspomagają ich funkcjonowanie. Dlatego warto, aby w naszej diecie znalazło się miejsce na kieszoną kapustę, kiszone ogórki czy też kiszone buraki. Wielu osobom pomaga też picie soku z kiszonych warzyw. Dla osób, które są otwarte na nowe smaki, można też wypróbować kimchi, czyli tradycyjne danie kuchni koreańskiej, na które składają się kiszone warzywa, takie jak kapusta pekińska, rzepa czy też ogórek. Wartościowym produktem jest też NATO, czyli fermentowana soja. W tym miejscu przy okazji dodam, że jest ona najlepszym źródłem witaminy K2. Pożyteczne dla zdrowia bakterie możemy dostarczać nie tylko w postaci wspomnianych produktów fermentowanych, ale również w formie preparatów. Mam tu na myśli różnego rodzaju probiotyki. Są one dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie przepadają za kieszonkami. W 2020 roku opublikowana została obszerna praca naukowa, która potwierdziła, że przyjmowanie probiotyków jest skuteczną metodą radzenia sobie z zaparciami. Takie korzystne działanie wykazują m.in. bakterie z gatunku Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum i Lactobacillus casei. Jeśli jesteśmy w temacie preparatów, to powiem też kilka słów o magnezie, a mianowicie aktualny stan wiedzy pokazuje, że stosowanie magnezu w postaci tlenku magnezu może wspomagać wypróżnianie. Nie chcę wykładać Państwu chemii, ale skrótowo tylko powiem, dlaczego tak się dzieje. Otóż, gdy spożyjemy tlenek magnezu, to za sprawą obecnego w żołądku kwaśnego środowiska przekształca się on do chlorku magnezu. Następnie, w połączeniu z wydzielinami pochodzącymi z trzustki, z chlorku magnezu powstają węglan i wodorowęglan magnezu. Obydwa te związki zwiększają ciśnienie w świetle jelita, co skutkuje przemieszczaniem się wody do światła jelit. Na skutek tego dochodzi do zwiększenia objętości stolca, który napierając na ścianę jelit, pobudza je do działania. Stąd pomimo że tlenek magnezu jest uznawany za najmniej przyswajalną formę magnezu, to jak państwo widzą, nie oznacza to, że jest bezwartościowy. Wróćmy jednak do składników roślinnych. Wśród nich, w przypadku zaparć, zastosowanie znajduje aloes. W 2018 roku pojawiła się publikacja naukowa, która dowiodła, że spożywanie soku z aloesu Skutkowało poprawą w wypróżnianiu. Takie działanie odnotowano w przypadku osób chorujących na zespół jelita drażliwego. Za działanie przeczyszczające aloesu odpowiada obecny w nim związek o nazwie barbaloina. Pobudza ona wydzielanie śluzu w jelitach. Zwykle zaleca się spożywać około 50 ml soku z aloesu dziennie. Nie należy przekraczać porcji 100 ml. W walce z zaparciami pomocny może okazać się również ocet jabłkowy. Natrafiłem na pracę naukową z 2021 roku, która dowiodła, że spożywanie octu zmniejszyło problemy z zaparciami u osób zmagających się ze schizofrenią, którzy byli leczeni klozapiną, czyli środkiem, którego skutkiem ubocznym są właśnie zaparcia. W przeprowadzonym doświadczeniu stosowano 10 ml octu jabłkowego rozcieńczonego w jednej szklance wody dwa razy dziennie: raz do śniadania i raz do kolacji. Przy okazji wspomnę, że o odcie jabłkowym nagrałem osobny film. Stąd jeśli ktoś z Państwa chciałby bliżej poznać ten produkt, to zapraszam do obejrzenia odcinka jemu poświęconemu. Istnieją również pewne przesłanki, że w zwalczaniu zaparć zastosowanie mogą znaleźć oliwa i olej lniany. W przeprowadzonych badaniach ich autorzy dowiedli, że podawanie tych dwóch rodzajów olejów pacjentom hemodializowanym zmagającym się z zaparciami przyczyniło się do złagodzenia tychże dolegliwości. Osobiście uważam, że pomimo, że skuteczność działania tych olejów w omawianym zakresie raczej nie jest zbyt wysoka, to jednak biorąc pod uwagę, że oleje te wykazują szerokie właściwości zdrowotne, warto i tak włączyć je do swojej diety. Do produktów o korzystnym działaniu w przypadku zaparć zaliczyć możemy też senes, czyli inaczej strączyniec wąkolistny. Jest to roślina zielarska o udowodnionym działaniu przeczyszczającym. Zawiera w składzie związki nazywane sennozydami, które pobudzają skurcze jelit, a także zwiększają przesuwanie się wody do światła jelit. Senes możemy kupić w postaci herbatki do picia. Zanim jednak ktoś z Państwa po niego sięgnie, zalecam zapoznać się z przeciwwskazaniami do jego stosowania. Wśród nich możemy wymienić m.in. niedrożność jelit, zespół jelita drażliwego, zapalenie nerek czy też zapalenie gruczołu krokowego. Przygotowując się do dzisiejszego filmu, znalazłem też dwie prace naukowe, które potwierdziły, że poprawy czynności jelit i zwiększenie częstotliwości oddawania stolca można osiągnąć spożywając inulinę. Inulina to naturalny prebiotyk, który jest pozyskiwany z topinamburu, cykorii i mniszka lekarskiego. W mniejszych ilościach występuje ona również w czosnku, jęczmieniu i cebuli. W przeprowadzonych badaniach udowodniono jej skuteczność, gdy była stosowana w ilości od 10 do 15 gramów dziennie. Jest ona sprzedawana w postaci proszku, który rozpuszcza się w wodzie, stąd możemy ją zastosować na wiele różnych sposobów. Dla przykładu możemy dodać ją do jogurtu, owsianki czy herbaty. Jak Państwo widzą, dysponujemy wieloma naturalnymi środkami, które mogą okazać się pomocne w walce z zaparciami. Mam też świadomość, że na pewno nie udało mi się mówić wszystkich z nich, jednak staram się, aby przygotowane przeze mnie materiały nie były zbyt długie. W łagodzeniu zaparcia oczywiście mogą być pomocne jeszcze inne techniki, w tym np. aktywność fizyczna i masaż brzucha. Ważna jest również właściwa pozycja ciała podczas defekacji. I myślę, że o tych kilku sposobach napiszę jeszcze Państwu w porannym dzienniku zdrowia. A jednocześnie mam do Państwa prośbę: jeśli znają Państwo sprawdzone sposoby na zaparcia, które nie zostały tu poruszone, to proszę podzielcie się nimi w komentarzu pod tym filmem. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.